Dopiero będzie dla? Dla. Dla pana espresso. W pierwszej kolejności, jak ktoś już jest w Katowicach, nie wyobrażam sobie, żeby nie zobaczył Niekiszowca. To jest tak magiczne miejsce, że dla samego faktu zobaczenia tych pięknych uliczek, tych pięknych budowli i tego poczucia tego klimatu, trzeba się już tu pojawić, a nie wyobrażam sobie, żeby się pojawić w najbardziej takiej klasycznej śląskiej dzielnicy i nie spróbować klasycznego, najlepszego śląskiego obiadu, jaki serwuje śląska Katowica, więc serdecznie zapraszam. Jestem Magda Nowaczewska, jestem szefową kuchni w restauracji Śląska Gliwica. Moja przygoda z gastronomią rozpoczęła się od programu kulinarnego. Masterchef, przed programem nie miałam żadnego doświadczenia kulinarnego. Od razu po programie w sumie zaczęłam pracować i skupiałam się już tylko na realizacji tutaj i rozbudowie śląskiej Gliwicy. Jestem z wykształcenia inżynierem biomedycznym. W związku z czym trochę niespełnionym i tak naprawdę nie czułam się w ogóle zrealizowana w tym zawodzie. Wiedziałam, że to na pewno będzie kuchnia, ale w momencie rozsyłania CV jako pomoc kuchenna, zmywakowa czy bądź co bądź, usłyszałam w telewizji, że jest możliwość wzięcia udziału w programie kulinarnym i to tak bardzo naturalnie wyszło, że wysłałam zgłoszenie, a potem to już tak jak stryknięcie palca i się program skończył i nawet nie wiem, kiedy wygrałam w sumie. Ja starałam się stworzyć takie miejsce, że oprócz tej klasyki śląskiej, osoby, które też chcą spróbować moich autorskich dań, bądź zjeść naprawdę prawdziwego, dobrego steka, czy włoski makaron, też taką pozycję oczywiście dla siebie odnajdą, ale moim oczkiem w głowie są dania kuchni śląskiej, no i na pierwszym miejscu jest to na pewno rolada śląska z pluskami, z modrą kapustą i z łzą, a do tego żur śląski. To są nasze dwa klasyki i smak ich się nie zmienił, odkąd otworzyliśmy restaurację. Jestem szefem kuchni. Jest to bardzo ciężka rola. Oczywiście poza gdzieś tam budowaniem tego smaku, tego nurtu, który obowiązuje w danej restauracji, dań, które przedstawiamy, składników, na których pracujemy i tak dalej, myślę, że największa rola to jest w budowaniu świetnego zespołu. Zawsze powtarzam, że sukces restauracji to nie jest sukces szefa kuchni, tylko to jest sukces całego zespołu. I jak patrzę na cały zespół ludzi, który tak ciężko pracuje i wydaje nie wiem, po 380 talerzy, na przykład w jedną niedzielę, to z taką satysfakcją staję z boku i myślę, wow, zrobiliśmy to i każdy talerz był genialny i wszystkim wszystko smakowało. A z drugiej strony myślę, efekt już u gości, jeżeli już zjedzą i faktycznie są zadowoleni i smakowało, to jest coś pięknego. Ja nie mam ulubionego dania. Ja jestem olbrzymim żarłokiem, naprawdę. Jem wszystko i myślę, że moje ulubione danie zależy od pory i pory dnia. Pory dnia i roku. Dokładnie. A na pewno prawdziwe zupy. Prawdziwy barszcz na prawdziwym zakwasie. Pomidorowa od babci na prawdziwym rosole. Tak, to są moje smaki. Najcięższe jest to, że taka zmienna w kuchni. Zmienność składników, żeby zachować ten sam poziom, zawsze trzeba, nie przyjedzie jedna dostawa. Taka walka z czasem, żeby zdążyć, żeby wszystkie imprezy były na tym samym poziomie. Ja lubię ciężką pracę fizyczną, ja nie boję się ciężkiej pracy, zresztą jestem jej nauczona. Jeżeli jest zespół zadowolony i goście są zadowoleni, to mi wszystko minie. Okej? Okay. Tak. Pięknie. To jest duży sukces.